Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 17. Po sześciu dniach Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana i wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich obecności, a jego twarz zajaśniała jak słońce. Jego ubranie stało się białe jak światło. Wtedy ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Piotr powiedział do Jezusa. Panie dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tutaj trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla Eliasza. A gdy jeszcze to mówił, zasłonił ich świetlisty obłok. Z obłoku rozległ się głos. On jest moim Synem Umiłowanym, którego sobie upodobałem, i jego słuchajcie. Gdy uczniowie to usłyszeli, upadli na twarz, bardzo przerażeni. A Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. Kiedy schodzili z góry, Jezus przykazał im: Nie mówcie nikomu o tym widzeniu, dopóki syn człowieczy nie zostanie wskrzeszony z martwych. Zapytali go uczniowie, Czemu więc nauczyciele pisma twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział. Eliasz rzeczywiście przyjdzie i wszystko naprawi. Wiedzcie jednak, że Eliasz już przyszedł, ale go nie rozpoznali i postąpili z nim tak, jak im się podobało. Podobnie syn człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Kiedy przyszli do tłumu pewien człowiek podszedł do niego ukląkł przed nim i błagał: Panie, zmiłuj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi. Często wpada w ogień lub w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. Jezus odpowiedział: O niewierzący i przewrotni ludzie, jak długo jeszcze będę z wami? Jak długo będę musiał was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał demonowi, żeby wyszedł z niego, i w tej samej chwili chłopiec odzyskał zdrowie. Uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? On odpowiedział: Bo macie zbyt małą wiarę. Zapewniam was, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście tej górze: Przesuń się z tego miejsca na tamto, przesunęłaby się. Wszystko byłoby dla was możliwe. Gdy przebywali w Galilei Jezus im powiedział, Syn człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, zabiją Go, ale On trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Bardzo się tym zasmucili. Przybyli do Kafarnaum. Wtedy przyszli do Piotra poborcy podatku świątynnego i zapytali, czy wasz nauczyciel nie płaci podatku. Powiedział im Tak a zaledwie wszedł do domu, Jezus go zapytał: Szymonie, jak sądzisz, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny i podatki od synów czy od obcych? A on odpowiedział: Od obcych. Na to Jezus. A zatem synowie są wolni. Nie możemy im jednak dawać powodu do zwątpienia. Idź więc nad jezioro i zarzuć wędkę, otwórz pyszczek pierwszej złowionej rybie i znajdziesz statera weź go i zapłać za mnie i za siebie. Koni w tym rozdziale już po raz drugi pojawia się zapowiedź męki Pana Jezusa jego śmierci, oczywiście potem również zmartwychwstania. Będzie jeszcze jedna, były trzy takie jakby formalnie, można by tak uznać, zapowiedzi, chociaż Pan Jezus pewnie o tym mówił wielokrotnie do swoich uczniów. Mam wrażenie, że oni w ogóle nigdy nie słyszą, że On z zmartwychwstanie też, bo im się to pewnie w głowach nie mieści, tylko słyszą, że będzie właśnie umęczony, zabity itd. i tak dalej. zobaczcie, Jezus nie boi się im, się im tego mówić, Jezus im zapowiada, że takie coś się wydarzy. Nie mówi, wszystko będzie dobrze. Kochani, zobaczcie, jak często my oczekujemy, nie? Że wszystko będzie dobrze. Tak oczekujemy też od Pana Boga, że często też mówimy sobie nawzajem: słuchaj, wiesz tylko Panu Bogu, wszystko będzie dobrze. I kochani, oczywiście, że finalnie wszystko będzie dobrze, że Pan Jezus zmartwychwstanie i też, że nasze różne trudności, cierpienia, nasze różne złe sytuacje, one się skończą. Ale to nie znaczy, że nie będzie trudności, że nie będzie tych momentów wielkiej ciemności. I Koni, tego też nie ma się co bać. W takim sensie, wiara nie jest takim wmawianiem sobie no właśnie, optymizmu, takim wmawianiem sobie, wszystko się ułoży, nic się nie bój, na pewno ci się nic nie stanie. No stanie się, kochani. Różne złe rzeczy nam się przydarzą. Usiądźcie dzisiaj do modlitwy, takiej nie modlitwy, Panie Jezu, uchroń mnie przed wszelkim złem. Oczywiście proście o to, to jasne, że Panie Jezu, jeżeli tylko możesz, jeżeli to jest słuszne, to chroń mnie przed wszelkimi złymi rzeczami, ale bardziej się módlcie, pomóż mi przejść przez te rzeczy, które się nieuchronnie wydarzą. Pomóż mi przejść przez te trudności, które pewnie się zdarzą. Chcę ich uniknąć, i też, Panie Boże, pomóż mi uniknąć, ale pomóż mi przez nie przede wszystkim przejść.